Tadeusz Gajda urodził się 15 lutego 1924 roku w Harzewicach jako syn Marii z domu Łuczak i Józefa. Ukończył szkołę powszechną w Harzewicach i 4 klasy gimnazjum w Nisku. W 1941 roku w wieku 17 lat za sprawą ojca wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej. W październiku 1943 roku przeszedł do oddziału ojca Jana, gdzie ukończył konspiracyjną podchorążówkę i brał udział w walkach w Lasach Janowskich. Został wcielony do 25. Pułku Piechoty 10. Dywizji Piechoty, gdzie po wiadomościach o aresztowaniach zdezerterował i nawiązał kontakt z lokalnym NZW. Oddział Gajdy, liczący w najlepszym czasie ponad 50 dobrze uzbrojonych żołnierzy, przeprowadził szereg akcji w wioskach między Wisłą a Sanem. W 1946 roku został mianowany na szefa pogotowia akcji specjalnej w inspektoracie. 7 sierpnia został zatrzymany. Fala aresztowań objęła również podwładnych Tadeusza Gajdy. Ten ostatni tak go zapamiętał. W piwnicy numer 1 siedziałem z Tarzanem, Gajdą Tadeuszem. Młody, 24-letni, bardzo przystojny, ładnie zbudowany mężczyzna, żonaty, 2 dzieci. Wspaniale trzyma się w śledztwie, nikogo nie sypie. Bierze na siebie winy swoich podkomendnych, ponieważ jak sam mówi, wie, że nie będzie żył. Tarzana skazano na karę śmierci. Karę wykonano poprzez rozstrzelanie, a ciało zostało złożone na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Sąd Wojewódzki w Tarnowie 9 listopada 1991 roku uznał wyrok za nieważny. 4 października 2018 roku podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim noty identyfikacyjne ostatecznie potwierdziły odnalezienie szczątków Tadeusza Gajdy.